Tutaj spotykają się osoby, które pamiętają, ponieważ dotyczyło to ich najbliższych, rodziców, dziadków. Natomiast wiadomo, czas biegnie. Za kilka lat, wcześniej czy później, tych, dla których to było osobiście ważne, między nami nie będzie. W związku z czym mamy nadzieję, że kolejne pokolenia, że młodzież z sąsiednich szkół będzie tutaj cały czas przychodziła i tą pamięć kultywowała. Uważa się, że wywieziono zostało ponad 46 tysięcy ludzi, ale nie jest to pełna liczba. Szacuje się, że mogło ich być 60 tysięcy. Około 30% nie wróciło. Zostało zamęczonych w obozach pracy i gułagach znajdujących się na terenie prawie całego Związku Radzieckiego. Ta pamięć przetrwała w rodzinach. Warto mieć świadomość, że do 1989 roku to były sprawy, o których absolutnie nie wolno było mówić. Ludzie często nie opowiadali o tym nawet najbliższym, ale pamięć trwała, bo była rzeczywiście tragiczna. Można sobie łatwo wyobrazić, 9 tysięcy osób zostało nagle deportowanych w głąb sowieckiej Rosji. Rodziny najczęściej nie wiedziały zupełnie, gdzie są ich bliscy. Dowiedzieli się dopiero po kilku latach, ponieważ dopiero wtedy pierwsi zaczęli wracać. Wielu oczywiście zostało pochowanych na tej radzieckiej ziemi. Zostali tam umęczeni, pracowali jak niewolnicy. I to było rzeczywiście niezwykle dramatyczne, ponieważ ci, którzy wracali, najczęściej byli tak wyniszczeni, tak wychudzeni i minęło tak wiele lat, że często nie poznawali ich nawet najbliżsi.